Hopsa sasa hopsa sasa na spacerku sobie hasamy. Arsi, o co chodzi Grzeg? Szukamy stacji benzynowej, gdzie podają benzynę o smaku wódki, prawda? Ano tak, pomijając fakt, że na takim leśnym zadupiu nie będzie żadnej stacji benzynowej, to dlaczego mnie zabrałaś? Nie jestem tak jak ty robotem zmieniającym się w pojazd, tylko zwykłym nastolatkiem, co nie może pić benzyny, a potrzebuje jakiś powód, po prostu lubię z tobą pójść na spacer, aha. Jakby co to, jak będziesz piła benzynę, to ja zrobię sobie małego grilla, nieźle. Piku piku piku, w mordę, a jednak jest jakaś stacja benzynowa na takim zadupiu. Chodźmy to sprawdzić. A few moments later. Zaraz. To nie jest stacja benzynowa, tylko jakiś rozbity statek. Zaraz, rozbity statek? Jack, lepiej tu zostań, a ja sprawdzę, co się dzieje. Dobra, a co mam robić? Nie wiem, zrób może grilla. No dobra. Later. W mordę, dość szybko rozbiłem namiot, ale jakim cudem to zrobiłem, skoro nie miałem żadnego plecaka, gdzie go przechowywałem? A chuj, to przecież parodia. Nareszcie znalazłam jakiegoś człowieka, teraz zrobię se grilla. Zaraz, dlaczego ten mały grill nie chce robić grilla? Ano tak, przecież jest na kablu, a tu nie ma gniazdka. Może lepiej rozpalę ognisko? Jakoś to będzie. Ja pierdolę, nie wiedziałam, że oprócz Starscreama i Breakdowna spotkam kogoś równie głupiego. A chuj, i tak go zgwałcę, tylko gdzie są zapałki czy coś? Chyba cię pojebało. Arsi, witaj kochana. Nie nazywaj mnie tak, pajęcza dziwko. Arsi, co się stało? Kto to jest? To Rachnit, jedyna kobieta Decepticon. Prawdziwa psycholka i maniaczka erotycznych tortur. Jest istną bestią i pojebaną dziwką. Bardziej pojebaną od Megatrona, tak. O w mordę, nawet sam Megatron i jego świta mieli z nią sporo problemów, gdyż uwielbiała rozrywać swoich partnerów podczas hardkorowego seksu. No sorry, nie moja wina, że ci, z którymi się rucham, mają słaby organizm podczas orgazmu. Co tu robisz? Kolejna misja, który zlecił ci ten zboczeniec Megatron? Nie, odeszłam od tego pojebańca. Wraz z Decepticonami gwałcił mnie, bym rodziła więcej lalek do ruchania. Miałam dość tego, więc uciekłam, zabierając ich transportowiec. Pewnie nawet tego nie zauważyli. Lordzie Megatronie. O co chodzi, Starscreamku, mój mysio pysio? Zauważyłem coś, nie ma Rachnit, a jeden z naszych transportowców zniknął. Wiesz dlaczego? Wiem, transportowiec uciekł na wiadomość, że Rachnit może z niego skorzystać, a ona pewnie dalej szuka drogi ucieczki. Starscream, jesteś genialny. No wiem. Skoro odeszłaś, to co zamierzasz dalej zrobić? Już to zauważyłaś. O w mordę, tylko jedna osoba mogła być do tego zdolna. Widziałam twoje nowe hobby. Tak, od jakiegoś czasu podróżuję z galaktyki do galaktyki i gwałcę przedstawicieli określonego gatunku. Jak pozwalam się zapłodnić, zajebuję ich, a jak rodzę hybrydy, to też je zajebuję i robię z nich trofea. O kurwa, ona naprawdę jest pojebana. I to bardzo. Niestety paliwo się skończyło i musiałam awaryjnie lądować, więc jestem na tej planecie uziemiona. Dość pierdolenia. Noż kurwa, tylko nie jej pajęcza spermy. Jakieś ostatnie słowo? Tak, popatrz na ten filmik. Ha ha ha, może Optimus by się na to nabrał, ale nie ja, no to na ten obrazek. O kurwa, to stacja benzynowa. Ała, ja pierdolę, jak mogłam się na to łatwo nabrać? I znowu ta jej pajęcza sperma, gdyby nie ona, już bym dawno jej wpierdoliła. Arsi, człowiek. Spierdalaj. To. Bolało. Jack, powinieneś stąd uciec. Dobra, ale tylko z tobą, jestem twoim partnerem. Czy powiedziałeś partnerem? Arsi, widać, że znalazłaś kolejnego partnera. Czyżbyś zapomniała o tej Ilgejcie?
O czym ona mówi? Nie słuchaj jej, posłuchaj mnie. Tailgate był poprzednim partnerem Arsi. Gdy trwała wojna na Cybertronie, razem rozwiązywali różne misje, do momentu, kiedy mnie spotkali. Pamiętasz Arsi? Witaj, moja nowa laleczko. Dość miałam kłopot z porwaniem cię, ale jakoś mi się udało. Dobra pojebana pajęcza dziwko, daruj sobie tortury nade mną, nie powiem ani tobie ani Megatronowi żadnych informacji na temat strategii Autobotów, a niby po co mi to potrzebne? Złapałam cię tylko po to, by cię pogwałcić, chciałam się dowiedzieć, jak to jest ruchać się z kobietą Autobot. No to do zabierania dziedzictwa by się szło. O kurwa. O kurwa, co za ruchanisko. Po raz pierwszy nie udało mi się rozerwać Autobota. Jesteś całkiem atrakcyjna, gdy tracisz dziedzictwo. Skoro zgwałciłam cię fizycznie, teraz zgwałcę cię psychicznie. Pizdo pajęczyco, przynieśliśmy kolejnego Autobota. Tailgate, coś ty zrobiła? Jeszcze nic wielkiego, ale zaraz zrobię. Czekaj, nie rób mu krzywdy, proszę, wiesz co? Pierdolę to w dupę. Jaki ładny kolor, czekaj, błagam. Nie. Ha, i o to mi chodziło. Teraz przekonamy się, czy dalej jesteś tak samo wytrzymała jak wcześniej. Co do chuja. 00. Allahu Akbar! Niestety ten żółty Autobot powstrzymał mnie od ostatecznego zgwałcenia Arsi. Za to Tailgate nie był taki wytrzymały jak ona, więc go hardkorowo poruchałam, a potem zajebałam. Jack, zrozum, ona ubóstwia gwałty ze szczególnym okrucieństwem. Nie tylko na Decepticonach i Autobotach, ale też na innych gatunkach. Na ludziach też. Uciekaj. No nie bądź taka. Chciałem was obu pogwałcić. Rachnit, nienawidzę cię z całego serca. Ale jeśli zostawisz Jacka w spokoju, to pozwolę, abyś mnie gwałciła. I tak zrobię. Jednak nie mogę przegapić okazji seksu z człowiekiem, by mnie zapłodnił, a potem spłodziła kolejną ciekawą hybrydę do mojej kolekcji. Jak pogwałcę Jacka, to wrócę wraz z nim do ciebie, a raczej z tym, co z niego zostanie. Tylko spróbuj go dotknąć, to sama cię brutalnie zgwałcę, pojebana zgoczona sadystko. Ha, rób co chcesz, w tej sieci jesteś bezbronna, tak samo jak gwałciłam i zajbałam Tailgate'a. Historia lubi się powtarzać, co? No to do niehumanitarnego ruchańska by się szło, Ja pierdolę, to nie może się dziać naprawdę. Co ja teraz zrobię? No dobra, myśl, że jakaś psychopis do pajęczyca chce cię zgwałcić. Arsi jest uwięziona, a tylko ty możesz siebie uratować. Będzie dobrze, co ja gadam, nie będzie dobrze. Muszę się jak najszybciej gdzieś schować. No gdzie się ten chłopak schował? No i poszła. Zaraz, chyba wiem, co się zaraz stanie. Witam i o zdrowie pytam. A chociaż zaraz twoje zdrowie przestanie mieć znaczenie. Nogi już mnie męczą. No dobra, sprawdzę swój arsenał. Ja pierdolę, przydałby mi się jakiś miecz świetlny albo jakaś bazuka, a nie coś takiego. Zaczyna mnie to nudzić. Jack, daj się w końcu złapać, muszę się tu ukryć. No i chuj, zgubiłam chuja. Nie wchodź tutaj, nie wchodź tutaj. Chyba wiem, gdzie jest. Jack, wielkie dzięki. Jak jesteś na moim statku, to już nie muszę cię tam zanosić po tym, jak cię złapię. Znasz hardkorowy seks bez zabezpieczeń? Podobno wielu ludzkich nastolatków w twoim wieku tak robi. Gwarantuję, że seksik ze mną będzie potężnym doznaniem i nie tylko, hehe. Ja pierdolę, nigdy bym takiej pojebanej sadystki nie dotknął. Klub, klub. Niech zgadnę, to energonowa sperma. A nie, to tylko energonowa benzyna. Zaraz, benzyna?
Silnik musiał się popsuć podczas awaryjnego lądowania. Mam pomysła. Zrobię coś, co nauczyła mnie moja mama. Synek, słuchaj, jeśli znajdziesz się w nietypowych tarapatach, to zrób ogień. Że kurwa co? Co to znaczy, mamo? Kiedy znajdziesz się w takiej sytuacji, to zrozumiesz. Zrobię ogień. Kiedy mama mi to mówiła, nic nie zrozumiałem, ale teraz wiem, co miała na myśli. Czuję ogień. No zapal się w końcu, jebany płomieniu. Nadchodzę. A masz pizdo, pajęczyco. Teraz spierdalam. O ty jebany chu... O w mordę, załatwiłem Decepticona, ale jestem zajebisty, mamusia i Asi będą ze mnie dumni. No nie, tylko nie to. Dokończę to, co zaczęłam. Ty jebany chuju, teraz to mnie naprawdę wkurwiłeś, czy ty wiesz, ile trofeów było na moim statku? Zapomnij o tym gwałcie, nie chcę, abyś mnie zapładniał. Teraz cię rozerwę na strzępy, a potem wyrukam resztki twego ciała. Wy, pier, dalej. Skąd ta suka się wzięła? Uwolniłam się, geniuszko. To za twój psychiczny charakter. To za zgwałcenie mnie. To za próbę zgwałcenia Jacka. To za twoje pojebane hobby. A to za tailgate'a. Jack, wszystko w porządku? Trochę pachnę pajęczą spermą, ale wszystko w porządku. Kop 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 dziurę. Kop 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 dziurę. Kop 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 dziurę. Wracaj mi tu, erachnit. A spierdalaj. Jeszcze ludzki penis znajdzie się w mojej cipie. Pojebana psychopis do pajęczyca. Jack, cieszę się, że nic ci nie jest. Cieszę się, że ta psycholka cię nie dorwała. Właściwie to ja cieszę się, że tobie nic nie jest. Nie chciałbym, żeby moja okrutna śmierć przyniosła ci przykrość. Teraz mam ochotę na poszukiwanie stacji benzynowej, gdzie podają benzynę o smaku wódki. Ale nie jesteś robotem zmieniającym się w pojazd, tylko zwykłym nastolatkiem, co nie może pić benzyny. A chuj mnie to. Po prostu lubię z tobą pójść na spacer. Szacun, ziome. Lordzie Megatronie. Czego znowu, mój mężu? Kiedy poszedłem do seks shopu, znalazłem Rachnik. Była tak wykończona, że nawet ja mogłem ją pokonać i schwytać. Ale co ona tam robiła? I niby dziwisz się, że otaczają cię idioci, skoro sam nim jesteś. Uciekłam od was. O ty kurwo. Zaraz, o ty szmato, nikt tak nie będzie na mnie mówił. Decepticony. Rozpoczynamy kolejną masową kamasutrę zapładniającą Rachnit. Nie, nie, nie. Nie, nie, nie. Dawaj dziwko, dziwko, dziwko. Nie, nie, nie. Przyłączam się. Nie. Użyję wibrator nuklearny, że kurwa co o...